Wydaje się, że już tutaj możemy zaczynać. Będziemy się dzisiaj rozmawiać o książce Janek Niejanka. Trochę będziemy rozmawiać o książce, trochę będziemy rozmawiać wokół książki. Ja jeszcze tylko się upewniam, że wszystko dobrze nam działa. Więc takie ostatnie chwile przed faktycznym startem naszego spotkania. Zdaje się, że już jesteśmy na żywo, ale tutaj damy naszym oglądającym dzisiejsze spotkanie możliwość pozbierania się, a sobie zapewnimy absolutną gwarancję tego, że wszystko nam tu dobrze dzisiaj działa. Dobrze, widzę takie potwierdzenie. Jesteśmy na wizji. I to trochę tytułem przypomnienia na początek, tak na dzień dobry, żeby tym osobom, które już się tutaj do nas dołączają, przypomnieć, z jakiej okazji się dzisiaj spotykamy. Spotykamy się dlatego, że właśnie mamy taką przyjemność zapoznawać się już z polskim wydaniem książki Janek Niejanka, książki, w której tekst pochodzi od Ricky Silverman, ilustracje od Holly Hutton, przekład polski jest autorstwa Joanny Ziarkowskiej. Jest to książka dla dzieci, kolejna książka dla dzieci o transpłciowości. To na pewno warto zauważyć na dzień dobry, tak na początku naszego spotkania, że nie jest to pierwsza książka, takich publikacji jest coraz więcej i myślę, że to bardzo dobrze, że tak jest. O tym, dlaczego to bardzo dobrze, że tak jest, to dzisiaj jeszcze porozmawiamy. I żeby tak nie kraść nam tematów naszej dzisiejszej rozmowy, bo samą rozmowę chcę oddać przede wszystkim naszym gościom i gościniom, to tytułem przedstawienia tego, w jakim grupie się dzisiaj spotykamy. Ja się nazywam Emilia Wiśniewska, będę prowadziła dzisiejsze spotkanie. Jestem prezeską Fundacji Transfuzja. Fundacji koordynuję rzecznictwo, a także współprowadzę grupy wsparcia. Dzisiaj jednak to nie, ja jestem tutaj główną postacią dzisiejszego spotkania. Głównymi postaciami są osoby, z którymi będę rozmawiać. Jest z nami Irka Kulikowska, białostoczanka, mama samodzielnie wychowująca dwie córki, z których młodsza, 9-letnia, jest transpłciowa. Pracuje w przedszkolu jako pomoc nauczyciela. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Jest z nami Ania Szymkowiak, transpłciowa kobieta, społeczniczka, aktywistka, inicjatorka, fundatorka i prezeska Fundacji Akceptacja, która od początku działalności obejmuje wsparciem osoby transpłciowe i ich rodziny. Cześć. I wreszcie jest z nami też Grzegorz Żak, transmężczyzna, osoba członkowska zarządu Fundacji Transfuzja, administrator grupy wsparcia dla osób transpłciowych, autor fanpage'a Angry Trans, współtwórca filmików na kanale YouTube Trans Plus. Hejo. Tak, na dzień dobry, żeby jakoś powoli wejść w temat naszej rozmowy. Oczywiście nie będę tutaj oryginalna, zacznę od pytania takiego domyślnego przy okazji spotkań takich jak to nasze dzisiejsze, jak wam się książka podobała? I też może, ja akurat nie mam ze sobą przy sobie papierowego egzemplarza, ale jeśli któryś z was ma, to też może zaprezentujmy do kamery. Okej, dzięki. Czyli to ja jedna dzisiaj jako prowadząca. Swojego egzemplarza tutaj przed sobą nie posiadam, ale wy macie. I rozumiem też, że skoro dzierżycie tą książkę w dłoniach, to macie już za sobą lekturę. Więc co myślicie o tej książce? Jak ona wam się podobała? Co tam zwróciło waszą uwagę? W kolejności dowolnej, bez narzucania. Nie chcę tak bardzo zaczynać, więc jak ktoś bardziej chce zacząć, to spoko, ale może tak przełamię te pierwsze lody w takim razie. Przede wszystkim ja po lekturze zostałem z takim wzruszeniem, ponieważ właściwie to ja się outowałem również swojej siostrze
I to moja siostra musiała też jakby sobie to przemielić, zaakceptować, ogarnąć. I bardzo mi się podobał w tej książce ten moment, że właśnie tutaj też ta dziewczynka też musiała się nad tym tak zastanowić, troszeczkę w samotności. Jeszcze z takiej perspektywy graficznej, to bardzo mi się graficznie podoba też książka, więc sobie analizowałem też graficznie, jak są tam tekstury, jak jest to wszystko tak fajnie, bym powiedział, tak bardzo, bardzo dobrze właśnie dla dzieci przygotowane, zrobione i no, zostałem zdecydowanie z takim wzruszeniem. No, mów Irka, mów. To ja podobnie, aczkolwiek pierwszą czytelniczką, która przeczytała tą książeczkę, jest moja transpłciowa córcia, 9-latka. Właśnie tutaj obecna, która też była bardzo wzruszona, jak to powiedziała jeszcze wcześniej, że najlepsza książka ever. No bo taka święta prawda. Wzruszająca, bardzo ładna grafika. Coś chcesz dodać? Że na przykład jak bardzo mi się podobała. Frank jest zestresowana, w zasadzie to nie wiem, która z nas jest bardziej zestresowana. Kolina. Tak. Historia taka bardzo podobna do naszej rodzinnej, aczkolwiek połowicznie, ponieważ ja mam dwie córy. Starsza córa ma 20 lat, młodsza ma 9 i tutaj była troszkę podobna historia, tak, u nas ze starszą córką, bo to tak w kontekście właśnie rodzeństwa tutaj jest bardzo ujęte. Na początku jakiś tam był delikatny bunt ze strony starszej córy, natomiast teraz jest pierwszą, największą sojuszniczką siostry swojej. No wzrusz, naprawdę wielki wzrusz. Że to jest taki jakby, że na początku ja z Gabi kłócę się, potem my się nie kłócimy, ja z mamą się kłócę, mama mnie broni. To jest jakby głowa mi wybuchła. Jestem kretem, dlatego będę się chować trochę pod stołem. No to jesteś żadnym kretem. To jeżem. Nie, lepiej ja jeżem nie chcę być. Nie chcę być jeżem. No dobra, to chyba tyle od nas na razie. Ja właściwie mogłabym się podpisać pod tym, co zostało powiedziane, więc nie będę oryginalna, po prostu forma książki jest naprawdę przecudowna. Moim takim najbardziej mnie uderzyło w tej książce, jak ją pierwszy raz jeszcze w wersji elektronicznej oglądałam, zanim do mnie przyszła wersja ta papierowa, to ta strona. Po prostu ona jest tak prawdziwa, jest tak fajna, że to tak fajnie tłumaczy, o co chodzi, że w tych oczach jest po prostu ten człowiek, który, na którego patrzymy i który jest nam bliski, a nie to, czy ma długie, czy krótkie, czy ma taką, czy inną końcówkę. I pamiętam, jak miałam zajęcia z pierwszej pomocy, prowadziłam jeszcze przed pandemią w przedszkolach, w szkołach. No, po mnie widać, kim jestem. Ja zresztą tego nie ukrywam. I jak po prostu bezpośrednio dzieciaki pytały, jak fajnie by taka książka po prostu pozwoliła szybko, prosto i łatwo odpowiedzieć na ich pytania. Ale też ta formuła, która jest w tej książce, świetnie po prostu pokazuje, jak my mamy do dzieci podejść. Prosto, prostym językiem, bez wymyślania niestworzonych historii, bo dzieciaki to kupują. Dzieciaki właśnie taką prostą formę łatwo przyjmują i łatwo akceptują. Ja tego doświadczyłam i dzięki temu ta książka teraz tylko utwierdziła mnie w tym, że wtedy po prostu robiłam dobrze. A teraz mamy fajne narzędzie, które praktycznie powinno się znaleźć na półce każdego przedszkola, każdej grupy przedszkolnej, każdej szkoły, zwłaszcza w klasach 1-3, 1-4, bo lepiej chyba tego nie wyjaśnimy. Także szapoba za to, że ta książka się u nas pojawiła.
Ty, Ania, mówisz o takim języku właściwym dla książki tego rodzaju i o tym, że on pozwala w jakiś prosty sposób przekazać to, kim jest transpłciowy, z kim są osoby transpłciowe i co w związku z tym, że można być osobą transpłciową. Ja sobie myślę trochę o tym, tak naprowadziłaś mnie na takie kolejne pytanie, jakie mi się tutaj nasuwa. Myślę sobie trochę o tym, jak na taki język książki dla dzieci, może szerzej na język rozmawiania z dziećmi, ale zacznijmy od książek. Jak na taki język rozmawiania z dziećmi przełożyć taki język wiedzy, język, który często jest bardzo gęsty, zapełniony terminami, no bo żeby wiedzę przyswoić, to trzeba sobie przyswoić terminy zwykle. I wtedy, kiedy mówimy o transpłciowości, to może być całkiem sporo. To jest temat, który długo się nie wyczerpuje. Co zrobić w sytuacji, kiedy chcemy tą wiedzę przełożyć na język książki? Ile z tego może się znaleźć w takiej książeczce dla dzieci? Nie wiem, czy znowu ja zacznę, okej. Więc tak, zdecydowanie temat transpłciowości, kiedy przychodzi mi gdziekolwiek tłumaczenie, no to jest właśnie pełen terminów, pełen podterminów, bo gdy tłumaczymy jeden termin, okazuje się, że musimy tłumaczyć jeszcze dodatkowy. No myślę, że dzieci na takim szkoleniu to by po prostu usnęły bardzo szybko, ale tak jak ja rozmawiałem właściwie z moją psycholożką, która robiła mi opinię, rozmawiałem z Martą Dorą, jak się wyautować siostrze, która jest ode mnie o 14 lat młodsza. Wtedy to ona miała właśnie te, nie wiem ile miała lat, 11, albo 10, albo 12, nie pamiętam, ale okej. Jednakże zapytałem się, jak mam to zrobić, jakich słów mam użyć i dostałem informację, że takie dzieci rozumieją to w najprostszych słowach, po prostu. Po prostu powiedzieć, że czujesz się mężczyzną i teraz masz imię Grzegorz, po prostu. I to i miała rację, ponieważ to całkowicie wystarczyło. I tutaj też podobało mi się, że ta książka właśnie było tak, że cały czas była tutaj ta Janka, a później już przeszło na Janek, bo, że ta osoba już, że ta siostra już sobie sama uświadomiła i wtedy już zaczęła używać tego imienia. Czasem właśnie to imię wystarczy powiedzieć, że już nie jestem, nie wiem, na przykład Aleksandra, tylko że teraz jestem Grzegorz, prawda? I jakby dzieci to całkowicie rozumieją. Dla nich to jest w jakiś taki sposób o wiele łatwiejsze do przyswojenia, niż kiedy musimy dorosłym tłumaczyć tysiące terminów i tak dalej. Swoją drogą też mi się podobało, że w książce ona się zaczyna od różowego wstępu, a kończy się na niebieskim. Nie wiem, czy ktoś zauważył z was, ale też bardzo ten zabieg pokazuje taki przepływ, taką właśnie płynność, bym powiedział, takiej akceptacji tego i rzeczywiście podoba mi się to, że tutaj to wszystko jest w tych najprostszych słowach. Tutaj mama ani razu nie powiedziała, że jest transpłciowa, że jest transpłciowy brat, prawda? Nie przypominam sobie, tylko to wszystko było w takich właśnie słowach bez tych terminów, tylko takie, że teraz jest brat, nie siostra. No i w sumie jakby to wystarczy po prostu, żeby dzieci zrozumiały. Przynajmniej no, moim zdaniem i też troszeczkę na tym swoim przykładzie też ze siostrą. Okej. Okay. Trochę sobie myślę o tym, co ty, Grzesiek, mówisz, ja to w takim sposobie po prostu przedstawienia rzeczywistości, że fakty wyglądają tak, a nie inaczej, że jakaś osoba ma tak na imię i to jest wszystko, co potrzebujemy wiedzieć w tym temacie, tak? I właściwie, chociaż rozmawiamy o tym w kontekście takiego przetworzenia języka wiedzy na język dostępny dla dzieci, to właściwie jest to bardzo krótko, zwięźle podane clue tego, o czym my na przykład w transfuzji możemy gadać przez długie 2 godziny szkolenia, tak? Kiedy prowadzimy dla czegoś jakieś szkolenie o transpłciowości. Właściwie to jest takie clue, które jest potrzebne na początku i na końcu. Właściwie tak sobie myślę, ty mnie tutaj naprowadzasz na to,
że może te obawy o tym, jak powiedzieć takiej osobie, która jest w trochę innym świecie, tak? Też funkcjonuje w trochę innym języku, że może wcale tego przetwarzania faktów zrozumiałych dla nas jako osób dorosłych, wcale to nie musi być wielkie przetwarzanie na takie fakty, które mogą zrozumieć dzieci. Ilka, Ania, co wy macie? A tak, widzę, Ania, tutaj zabierasz głos. Jeszcze chciałam trochę wrócić do tego poprzedniego. My po prostu przez to, że jesteśmy edukatorami, że zajmujemy się przede wszystkim jakby tym, żeby ludziom tłumaczyć, czym jest zjawisko transpłciowości. Wchodzimy w ten język, bo po prostu ten język jest obecny i jakby na pewnym etapie po prostu on jest konieczny przy tych wszystkich spotkaniach i tych rozmowach i wyjaśnianiu tych kwestii. I nieraz z automatu przenosimy to na dzieci. I tutaj fajnie ta książka to pokazuje, bo tutaj się zgadzam jakby i z tobą, Emi, i z Grześkiem, że my po prostu, to musi być prosty język. Ja sobie znowu przypominam te działania, te warsztaty w szkołach, gdzie dokładnie to, na co Grzesiek zwrócił uwagę. Tu nie ma nigdzie słowa trans, tu nie ma nigdzie słowa tranzycja, tu nie ma korekty, tu nie ma już tam tej zmiany, bo i tak się cały czas o tej zmianie słyszy i tak, więc ja się tam nie boję użyć tego słowa, żeby go znowu próbować zniszczyć. Tutaj jest po prostu, jest tak. Ja dokładnie miałam to samo w tych przedszkolach. Mi się po prostu dzieciaki pytały, mówiły, nie, pani nie jest panią, pani nie jest panem. Ja mówię, nie, jestem panem. Nie, jestem panią. Ale jak to? No mówię, a mam tutaj, co mam tu napisane? Bo mam na swojej koszulce ratowniczej imiennik. Anna Maria. Aha, a czy pan ma na imię Anna Maria? Nie, pani. No to jest pani panią. I proste odpowiedzi, ale też, co jest bardzo ważne, oczywiście trzeba dostosować język jakby przekazu do możliwej jakby percepcji danej grupy wiekowej, ale traktować trzeba te dzieci jakby to, co one pytają, na zasadzie równości, że nie, że ja wiem lepiej, kim ja jestem, nie, że ja po prostu ci narzucam swoją wizję i to w jaki to sposób wygląda, tylko próbuję jakby także trochę wejść w twoje buty, żeby zrozumieć twoje pytanie w twoim kontekście i odpowiedzieć w twoim kontekście i wtedy to dziecko kupuje. Dziecko po prostu odbiera, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, bardzo tak zero-jedynkowo. Jest tak albo jest tak. I tutaj to też fajnie książka pokazuje. Była siostra, jest brat. I co na pewno, na co warto też zwrócić uwagę w tej opowieści tutaj, niezwykła rola rodziców, którzy też niesamowicie jakby tutaj w tym procesie wspierają obydwie. Jakby nie ma nacisku na starszą córkę, nie ma nacisku na Janka. To się po prostu samo zadziało. Zadziało się samo, bo została po prostu jakby zostawiona przestrzeń do tego, żeby to się zadziało. I my niestety jakby wychodzimy często w takiej roli trochę edukatora, osoby, która chce wyjaśniać pewne zjawiska, zapominamy nieraz o tym, że ta przestrzeń, zbyt mocno jakby ograniczamy tą przestrzeń i fajnie, że takie narzędzia powstają, bo to też nam po prostu pomaga jakby spojrzeć na to w odpowiedni sposób. Ja bym chciała w trochę innej formie to pytanie skierować do Irki, mianowicie ty, Ilka, mogłaś taką sytuację poznać z trochę innej perspektywy, bo mając transpłciową córkę, to miałaś osobę, która sama z głębi siebie w pewnym sensie dowiadywała się o tym, kim jest. To nie tłumaczyła się jakiejś zewnętrznej rzeczywistości, która jej nie dotyczyła, tylko rozmawiając z nią o transpłciowości, rozmawiałaś z nią o tym, co dotyczyło jej samej, prawda? O czymś, co ona rozumiała w sposób właściwie najdoskonalszy, rozumiejąc siebie. Dokładnie tak. I właśnie chciałam tutaj się odnieść też i do tego, o czym mówisz, Emilia, i do słów Ani, i do komentarza, który się pojawił. Tak naprawdę to transpłciowości uczyło mnie moje dziecko.
bo ja nie miałam żadnej wiedzy o transpłciowości, jak moje dziecko zaczęło manifestować swoją tożsamość w dość wczesnym wieku, bo to było tak mniej więcej w okolicach 3-3,5 roku, tak? I czasami tutaj właśnie a propos też tego języka, im ten język, rzeczywiście tutaj się taki komentarz pojawił, im ten język do dziecka jest prostszy, tym jest lepiej i czasami im mniej słów, tym więcej można pokazać, ponieważ dzieci, małe dzieci, tak, uczą się głównie przez obserwację świata, obserwację zachowań nas dorosłych i im bardziej my jako osoby dorosłe, tak, które obserwują i biorą przykład, tak, dzieciaki uczą się tego świata patrząc na nas, podchodzimy do takich rzeczy zupełnie naturalnie, nie robiąc tego jakby takiego wielkiego halo i wielkiej kwestii, tym to bardziej płynnie przychodzi, tak? I tutaj na przykładzie etapu, przez który przeszło moje dziecko, które w tej chwili już za miesiąc dokładnie kończy 9 lat, a swoje pierwsze takie jakby sygnały o transpłciowości, oczywiście jeszcze nie wiedząc, nie umiejąc tego nazwać, tak? Ja jeszcze nawet sama wtedy nie umiałam tego nazwać, mi w jakiś sposób manifestowała, pokazywała, uczyła mnie tego, to przechodziło bardzo płynnie, tak? Przez tą obserwację, przez to dawanie przestrzeni na wybór zabawek, wybór odzieży, wybór aktywności. I to tak bardzo, bardzo płynnie przeszło. I a propos tego, jak podchodzą dzieci, jak dzieci to postrzegają, ponieważ moje dziecko ma w tej chwili też i nowych znajomych, nowe koleżanki i kolegów ze szkoły, bo chodzi już do drugiej klasy, ale też utrzymujemy kontakty i ona utrzymuje kontakty z dzieciakami z przedszkola, którym funkcjonowała praktycznie przez wszystkie lata zgodnie z psią nadaną przy urodzeniu, tak? I te dzieci w zasadzie nigdy nie miały z tym jakiegoś większego problemu, to dorośli mieli z tym wielki problem, nie potrafili tego zrozumieć, musieli to ubierać właśnie w mądre słowa, a dzieciaki, człowiek to człowiek, tak? Koleżanka czy kolega, fajne dziecko, fajnie się mi z nim bawi, fajnie się rozmawia i to nie miało żadnego znaczenia, tak? Bo to przeszło bardzo płynnie, tak jakby te przejście mojego dziecka, funkcjonowanie zgodnie z psią odczuwaną, które właśnie tu przyszło i mnie trochę wybija z pantałyku. Mogę tutaj przytoczyć taki przykład, jak nocował kiedyś u nas Franki kolega, to już było chyba dobre z 2 czy 1,5 roku temu, i pamiętam, stały dzieciaki, myły zęby w łazience, tak? I Franki tak w pewnym momencie mówi, ty, Tymek, a ty wiesz, że ja tak naprawdę to jestem dziewczyną. A jeszcze wtedy Franki funkcjonowała tak pod imieniem, pod tym tak zwanym deadname'em, tak? Pod imieniem chłopięcym, ale już było widać tak, że jest dziewczyną po prostu, nie ukrywała tego i myją te zęby. Franki mówi, Tymek, ty wiesz, że ja tak naprawdę jestem dziewczyną, i myją te zęby, ten jak tak patrzy. No i co? Tak jakby w ogóle nic się nie stało, tak? Świat się nie skończył. Ale będziesz mnie dalej lubić, tak jak teraz? Myję ten młody te zęby. No, przecież cię kocham, jesteś moim przyjacielem, przyjaciółką, to nieważne. Właśnie tak postrzegają świat dzieci. W taki sposób. A to w sumie prawie tak jakbyś cytowała ten fragment książki, kiedy bohaterka zastanawia się nad tym, kim jest Janek, tak? Co to za osoba i tak odkrywa, że właściwie to jest ta sama osoba, którą dalej kocha i tak rozstaje się z takim przywiązaniem do tego, że Janek to, Janek tamto, jeszcze ten Janek, którego miała bardzo mocno zakonotowanego jako siostra, a nie brata, ale jednak dociera do takiego, ej, przecież to jest ta sama osoba i to tak tylko muszę sobie jakoś zebrać, ułożyć, że przecież to tak wiele wcale się nie zmienia. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Przepraszam, bo mi tutaj znowu młoda zostawiła drzwi otwarte. Ja też sobie myślę o jednym ważnej rzeczy, takiej, która myślę jest istotna pewnie przy wszystkich książkach o transpłciowości adresowanych do dzieci, mianowicie o tym, że na ile są to książki dla dzieci, a na ile są to książki dla dorosłych, bo
książka dla dzieci do każdego dziecka trafia w jakiś sposób, tak? No, często przez rodziców, opiekunów, przez jakieś dalsze osoby bliskie, dalszą rodzinę, albo znaleziona na półce w szkolnej bibliotece, ale też bardzo często taka książka, którą dziecko czyta, no, coś wywołuje, tak? Jakąś reakcję, jakieś pytania do rodziców chociażby, i to trochę zmusza też wtedy takiego rodzica, taką dorosłą osobę do tego, żeby też taką książkę przeczytać. I co z taką książką ma zrobić dorosła osoba, która ją czyta, i jaką lekturę wykorzystać, rozmawiając z dzieckiem? Okej, to może znowu ja zacznę. Ja przede wszystkim, bo jak tak słuchałem, bo ja jestem osobą, która bardzo lubi czytać w ogóle książki młodzieżowe albo też książki dla dzieci, tak będąc dorosłym, więc jakby uważam, że jakby książka to książka i z każdej książki można wyciągnąć coś bardzo wartościowego, nieważne w jakim jest się wieku. Zwłaszcza, że też książki dla dzieci pozwalają właśnie spojrzeć na ten świat oczami dziecka, czyli właśnie tymi prostymi słowami, też takimi, bym powiedział, nie skomplikowanymi grafikami, tylko właśnie takimi bardzo pastelowymi, bardzo prostymi, czy jak te właśnie tam były takie podkreślone bardzo duże oczy. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby właśnie również dorośli czytali te książki dla dzieci, żeby nie zapomnieli, jak to było być dzieckiem, żeby też wiedzieć, jak z dzieckiem rozmawiać. Tak, nie wiem, czy to w pełni odpowiada, ale dam jeszcze przestrzeń innym. Dla mnie zależy, jak po prostu na to spojrzymy, bo jeżeli zrozumiemy, po co jest ta książka, czyli jest to książka dla dzieci, w której oczywiście uczestniczą rodzice, dla wyjaśnienia dzieciom. To jest po prostu prosty sposób, który rodzice mogą wykorzystać, żeby pewne zjawisko po prostu wytłumaczyć na zasadzie, bo tak jest, bo tak się dzieje. Bez jakby wchodzenia w dyskusję, bez próbowania wyjaśniania tego w jakimś szerszym zakresie. Natomiast dla rodziców, jeżeli po prostu trafią na taką książkę, może to być fajnym powodem do tego, żeby spojrzeć na ten problem, nawet jeżeli nie mają własnych dzieci, a mają temat transpłciowości gdzieś im się obija i trafiają na taką książkę, to spojrzą na nią przez pryzmat dziecka. Przez to, że to jest prosta i sprawa, którą my często demonizujemy, zwłaszcza jako osoby dorosłe. Tak jak było właśnie, tu już tutaj ktoś z naszych dzisiejszych, naszych mówców o tym wspomniał, że to my jako dorośli robimy z tego problem. Tak jak ja byłam w tym przedszkolu i w tej szkole, w tych klasach 1-3, to dzieciaki nie miały problemu. Dzieciaki odbierały po prostu to, co dobra. Jest pani, która ma głos jak pan, wygląda trochę bardziej jak pan, ale powiedziała, że jest panią i finał. Tematu nie ma. Ale to rodzice zaczęli robić problem, zaczęli po prostu dorabiać do tego różne kwestie. Już tutaj nie chcę za bardzo wchodzić w temat, ale to oni tak naprawdę zrobili mętlik w głowach tym dzieciom. I myślę, że ta książka oczywiście musi trafić na otwarty umysł, który chce po prostu z tego skorzystać, ale jeżeli po prostu trafi na otwarty, empatyczny umysł, to pozwoli właśnie przez taką bardzo fajną, atrakcyjną, prostą formę spojrzeć na problem od strony dziecka i zobaczy, że kurczę, Felek, przecież ja nie muszę być tutaj specjalistką, nie muszę robić wykładu, po prostu powiedzieć dziecku, jak czy tam znajomemu, dziecku znajomego, które mnie o to zapyta, tak, tak jest. To jest po prostu, był synek, jest córka i wszystko w tym temacie. Będziesz starszy, będziesz chciał się więcej dowiedzieć, zawsze można o tym porozmawiać. Ale to po prostu daje tą, mam nadzieję, że to po prostu przynajmniej w jakimś tam zakresie się do tego przyczyni, żeby dorośli patrzyli, zwłaszcza chcąc jakby temat przedstawiać, jakby go wdrażać, mówić o nim z dziećmi,
patrzyli, uczyli się patrzeć na ten problem, ten temat, nawet nie problem, ten temat przez pryzmat po prostu tego, jak to dzieci odbierają. Bo my często, niestety, bardzo często o tym zapominamy. I dla mnie jakby nie ma tutaj, dla mnie to nie jest znak zapytania, czy to jest książka dla dzieci, czy dla dorosłych. Ona jest dla wszystkich, ale jeżeli ma spełnić tą rolę, to dorosły musi spojrzeć na nią przez pryzmat właśnie tego dziecka, a nie, o jedy, co to za parę stron, jakieś bzdety, które muszę teraz rozwinąć w wykład naukowy, z którego nic i tak to dziecko nie zrozumie. Także dla mnie jak najbardziej, dla dorosłych też. Dzięki. Myślę sobie po tym, co mówicie, myślę sobie też, że chyba dochodzimy, zbierając to, co powiedzieliście, dochodzimy do takiego wniosku, że właściwie takie pompowanie obawy, że Boże Święte, jak o tym porozmawiać z dzieckiem, jest trochę nietrafione i sztuczne, tak? Bo tak jak Ania, ty mówisz, że tak naprawdę nie jest to coś bardzo innego. I też sobie myślę o tym, że jak rozmawiamy z dorosłymi o transpłciowości, czy o jakimś innym temacie, w którym osoba wie mniej albo pewnie rzut nie rozumie, chce się dowiedzieć. No, bardzo często jest tak, że w rozmowie jedna osoba wie więcej, druga mniej. I że jest jakaś osoba, która przynosi fakty, wiedzę, wytłumaczenie. I myślę sobie, że w rozmowie z dorosłym właściwie rozmowa z dorosłym wcale też nie jest łatwa tak naprawdę, zwłaszcza, że dorośli się nie zadowalają prostymi wytłumaczeniami, tylko lubią szukać problemów. Ale też trochę już teraz może odchodząc od samej książki, ale jeszcze wpytając się jednego wątku, który tutaj bardzo się na kartach Janka Niejanki przewija, mianowicie takiego osadzenia tematu tożsamości w codziennych sytuacjach, bo właśnie codzienne sytuacje tutaj mamy zobrazowane. No, takie codzienne sytuacje z dziecięcego świata, czyli zabawy czy wybór ubrań. I taka rozmowa na poważnie, to jest jedno, taka rozmowa pod tytułem siadaj, muszę ci o czymś powiedzieć, musimy o czymś porozmawiać. No ale jednak tożsamość to jest coś, co tożsamość płciowa to jest coś, co dla nas jest jakoś ważne w takim codziennym życiu, tak? W jakichś różnych codziennych sytuacjach. I co możemy w takich sytuacjach życia codziennego zrobić, żeby na tą kwestię transpłciowości zwrócić właściwą uwagę, czyli na przykład na to, żeby uwzględnić to, że dziecko, młoda osoba jest osobą transpłciową, albo że na przykład ma transpłciowych znajomych, bo myślę, że to też jest jeszcze jedna ważna sprawa, że powiedzmy, jesteśmy rodzicem czy opiekunem albo jakimś innym dorosłym, który bliskim jakiemuś dziecku i to dziecko przychodzi do nas i mówi nam, że no tutaj w szkole, w klasie jest takie inne dziecko i one to w ogóle, bo ja nie rozumiem, o co chodzi i podobno to dziecko jest transpłciowe. Więc myślę, że jest jeszcze jedna taka sytuacja, w której o transpłciowości warto porozmawiać, może się to okazać konieczne, czyli inne transpłciowe dzieci wokół. Takie do dziecka, które samo może być cis. I jak myślicie, co tutaj zrobić w takich sytuacjach życia codziennego, żeby w nich rozmawiając z dzieckiem, uczestnicząc razem w tych sytuacjach, dzieląc takie codzienne sytuacje, brać pod uwagę, że to dziecko, kiedy jest płciowe, to ma jakieś takie swoje potrzeby związane z tym, kim jest. Nie wiem, czy znowu ja zacznę. Jak ktoś inny chce, to jak najbardziej zachęcam. W tej książce podobało mi się bardzo takie mocne zwrócenie uwagi, że to jest dalej ta sama osoba, więc w takiej podstawowej edukacji, gdyby właśnie dziecko jakby przyszło i zaczęło rozmowę, że to ktoś tam jest jakiś taki inny, potem z rozmowy by wyszło, że jest transpłciowe, prawdopodobnie właśnie opisywane innymi słowami niż ten termin,
No to właśnie najbardziej starałbym się podkreślić, że to jest dalej ciągle ta sama osoba. To nie jest nagle nowa osoba. Jeżeli wcześniej bawiliście się dobrze, to będziecie się tak samo dobrze bawić i teraz, bo to jakby nic nie zmienia, prawda? Więc prawdopodobnie skupiłbym się właśnie na podkreślaniu tego, że to jest cały czas ta sama osoba, bo no, my jako osoby transpłciowe dalej jesteśmy ciągle tymi samymi osobami, no, zmienia się tylko troszeczkę powłoka, bym powiedział, no i to imię, prawda? Okej, więc ode mnie tyle. Irka, chcesz coś powiedzieć? Tak, właśnie tak się zbieram. Chciałam tutaj się odnieść też do sytuacji Franki mojej w szkole, tak? Ponieważ Franki jest w drugiej klasie. Poszła do szkoły jeszcze pod tak zwanym dead name'em, ponieważ chciała, żeby dzieci widziały. Nie chciała tego ukrywać, tak? Chciała tak jakby w takiej prawdzie wyjść do całego towarzystwa. I tutaj chciałam się odnieść do tego, że bardzo dużą rolę, jak ta kwestia transpłciowości kolegi, koleżanki, bo tu mówimy w kontekście już nie samego dziecka, tylko w kontekście tych innych dzieci, tak? No bo przecież to dziecko gdzieś tam trafia do tej grupy, do tej klasy, do tej społeczności i te dzieci muszą to przez mądrych dorosłych też mieć jakoś przedstawione, tak? Bo z takiej niewiedzy rodzi się też taka jakaś trochę chora ciekawość, tak? Jakieś takie właśnie niedomówienia, że te dzieci no, tak naprawdę nie wiedzą, o co chodzi. Tutaj moja córa też różne miała akcje w szkole, tak właśnie przez to też, że gdzieś tam były niedopowiedziane pewne kwestie. I myślę, że dobrze wyjść tutaj, no, podkreślam to po raz kolejny, tak? Nasza rola jako dorosłych, jako przewodników, żeby od początku, nawet już nie tylko w kontekście transpłciowości, tylko w ogóle w kontekście jakiejkolwiek różnorodności, właśnie uczyć dzieci otwarcia na to, że są różni ludzie i to jest okej, tak? Jedna, nie wiem, Marysia pisze lewą ręką, bo takiej wygodniej. Jasio jest na przykład nie tak szczupły, jak na przykład, nie wiem, Stasio, tak? Ktoś ma inny kolor włosów, ktoś jest innego wyznania, ktoś ma inny kolor skóry. To bym się bardziej też odniosła do takiego ogólnego, tak? Pojęcia tej różnorodności, żeby... A ktoś po prostu dostaje inne opakowanie i tyle, tak? I tak jak tutaj te dzieciaki, które różnie sobie z tym radzą, tak? Tak jak obserwuję sytuację mojego dziecka w szkole, które naprawdę sobie dość dobrze radzi i jestem mega dumna, bo naprawdę różne są sytuacje od jakiegoś tam zaglądania do toalety, tak? Co moje dziecko było zbulwersowane, tak? No bo dzieciaki po prostu były ciekawe, tak? O co chodzi, tak? No, ale jak to? Tutaj chłopak, tu nagle dziewczyna, o co chodzi? No to jest ciekawość, to jest zupełnie naturalne, tak? I ja też, tak jak mojej córce też odwracałam sytuację, mówię, ale słuchaj, ale ty byś nie była ciekawa, więc też trzeba te dzieciaki zrozumieć, tak? I tutaj duża rola dorosłych, żeby to przedstawić, że nie robić z tego jakiegoś wielkiego halo, że... I też kwestia imienia, to jest bardzo ważne, tak? Ja zauważyłam, że moje dziecko zaczęło dużo lepiej funkcjonować i tak jakby też schowała się ta potrzeba tej takiej mega wysilonej manifestacji tej dziewczyńskości, tych cekinków, tego różu, tych po prostu tego wszystkiego, tak? Sytuacji takiej, kiedy już rzeczywiście miała takie społeczne przyzwolenie na to, że jest tak, jak jest, tak? Że ma przestrzeń na to, żeby być sobą, żeby to pokazać, żeby się w tym kierunku rozwijać. I nas dorosłych jest duża rola tego, że imię, tak? Też niejednokrotnie zwracałam Kadrze uwagę, że były odmieniane Frankiego, Frankiemu. Tak, ja mówię, nie, Franki, po prostu Franki. I te dzieciaki słysząc to, tak, też dostawały taki przekaz od dorosłych, że jednak... Nie, no to jednak coś nie tak, nie? Więc tutaj jest duża, duża, mega duża nasza rola, żeby to fajnie poprowadzić, a dzieciaki po prostu w to wchodzą. Dzieciaki w to wchodzą i dzieciaki tego za bardzo nie rozkminiają na czynniki pierwsze. To tak jak ja uważam, że o wiele trudniej rozmawia się o transpłciowości z osobą dorosłą,
bo miałam wiele takich i pewnie będę miała jeszcze bardzo wiele takich sytuacji no, z życia codziennego po prostu, tak? No bo mam transpłciowe dziecko, tak? Dorośli potrafią tak naprawdę bardzo techniczne pytania zadawać, które wręcz są niesmaczne, tak? I są nie na miejscu, uważam. A dzieciaki aż tak nie, tak? Dzieciak gdzieś tam siebie, tak jak tutaj było, tak? Chce gdzieś tam zobaczyć, podejrzeć coś, tak? No bo to jest taka naturalna ciekawość. To nie jest taka chora ciekawość. Wiecie, o czym mówię, nie? Może trochę odbiegłam od tematu. Ale bardzo fajne, to bardzo ciekawe rzeczy, które mówisz, bo jakby spojrzenie z perspektywy mamy na temat ten dokładnie, o którym my dzisiaj tutaj rozmawiamy, jest bardzo fajne. Ja na przykład patrzę na to przez pryzmat osoby dorosłej, ale która ma młodszą o 10 lat siostrę i przed którą ja też się autowałam z kolei jako ja, jako starsza, jako osoba trans, podobnie jak u Grześka. A wracając jakby do pytania Emilii, dla mnie tutaj jakby znowu to od nas dorosłych w takiej sytuacji, tak jak już zresztą Mirka mówiłaś, wystarczy po prostu nie robić z tego problemu. Jak dziecko przyjdzie i zada pytanie, to po prostu co to ci robi, nie? Po prostu dać dziecku jakby przestrzeń na to, żeby samo się skonfrontowało. Już jakby nie w tym momencie, kiedy się o takim czymś dowiaduje i przychodzi do domu i teraz nie wie, jak sobie z tym poradzić, to niech samo się zastanowi, niech samo po prostu spróbuje i wtedy naprowadzane przez rodziców, nie? Przez rodzica czy rodziców, że a czy to jakoś widzisz inaczej, to twojego kolegę, koleżankę, a czy jakby wasza relacja się teraz nagle musi zmienić, czy to jest dla ciebie problem? Po prostu na zasadzie takich pytań dotyczących konkretnie sytuacji, bez właśnie znowu jakby bez wchodzenia, bo to fajnie jest w tej książce, ja to będę pewnie jeszcze dzisiaj wielokrotnie podkreślać, bez wchodzenia w nomenklaturę, która w tym momencie jest totalnie niepotrzebna, bo jest ważne to, żeby pokazać te duże oczy w środku, że to jest ta sama osoba, która ma po prostu, no ktoś, można różne sposoby, tutaj jakby różne przykłady zastosować. No wczoraj była twoja koleżanka, miała długie włosy, dzisiaj ma krótkie. I co to ci robi? No nic, no wygląda inaczej. Ma odkrytą szyję, dłuższą szyję i tyle, nie? A tak samo tutaj przy obciętych włosach dochodzi jeszcze zmiana imienia. No bo po prostu tak chce, bo tak czuje i to dzieciom wystarczy. I tutaj jak dorośli po prostu w ten sposób do tematu podejdą i oczywiście nie potem, jeżeli chcą więcej wiedzieć, to niech szukają tych informacji, niech zwracają się do specjalistów, którzy im to wytłumaczą, ale nie muszą tego tym dzieciom tłumaczyć, bo te wszystkie jakby problemy, z którymi na przykład ja się spotkałam w swojej pracy, gdzie dzieci miały problem z akceptacją tej inności, czy to mojej inności, czy inności innych dzieci i wcale nawet nie transpłciowych, ale dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci z innych krajów, dzieci po prostu o innym kolorze skóry, dzieci o innym jakby ekspresji nawet, to jeżeli dziecko inne ma z tym problem, to przynosi to z domu. To ono nie wnosi tego z siebie, to przynosi to do dorosłych. Jeżeli dziecko przychodzi z czystym, prostym pytaniem, że z takim czymś się spotkało, to naszą rolą, nas dorosłych, nas rodziców, jest powiedzenie temu dziecku, okej, jest trochę inaczej, ale to jest normalne. To po prostu jest i przyjdzie kiedyś czas, że to zrozumiesz, a dzisiaj wystarczy, że po prostu to przyjmiesz, że tak jest i nie byłoby... Właściwie nie mielibyśmy o czym rozmawiać dzisiaj, gdyby tak się działo nie, i wszyscy byśmy tylko na pewno, tak jak tutaj siedzimy, chcieli, żeby do takich sytuacji, z jakimi mamy do czynienia, nie dochodziło, no ale życie jakie jest, wszyscy wiemy i dobrze, że takie fajne właśnie rzeczy się pojawiają, które są z kolei powodem do tego, żeby spojrzeć, bo też mi trochę tego brakuje. My często, tak jak to już tutaj dzisiaj padło, my mówimy ciągle jakby z perspektywy osób dorosłych. My jeżeli mówimy o wsparciu też dzieci, to mówimy tak trochę z perspektywy dorosłych, to co my jako dorośli możemy dla tych dzieci zrobić. A ciągle gdzieś mi tych dzieci brakowało i tutaj dzisiaj fajnie, że jest
znowu jakby kolejny przyczynek do tego, żeby na ten problem spojrzeć, żeby w punkcie jakby tym centralnym było to dziecko, a dorosły ma za zadanie zrobić tak, żeby to dziecko czuło się dobrze. I to dziecko transpłciowe, i to dziecko, które przyjdzie się zapytać, kim jest to dziecko, dlaczego ono dzisiaj, wczoraj było Janką, a dzisiaj chce być Jankiem. I super, że to jest i mam nadzieję, że znowu mamy jakiś fajny krok do normalności w tym totalnie pokręconym świecie. Dzięki. Dzięki. Mnie naprowadzacie tutaj na taki wniosek, że w takiej rozmowie dziecko dorosłe może stać się jedna zła rzecz. To znaczy oczywiście może, wiele rzeczy może potoczyć się źle. Pomiędzy tymi rzeczami, które mogą się nie udać, jest to, że ten dorosły się przestraszy. Przestraszy się ciekawości, jaką przejawia to dziecko, przestraszy się pytań, przestraszy się tego, że teraz ma dać jakąś mądrą odpowiedź. Myślę w ogóle, że dorośli mają trochę taką tendencję. To jest może coś, co rozmowa z dziećmi o tematach takich jak transpłciowość utrudnia. Dorośli mają taką tendencję i takie poczucie, że oni muszą być mądrzy. Oni muszą wyjść na mądrych, bo inaczej to po prostu ich autorytet tutaj upadnie przed tym dzieckiem. Dziecko przychodzi, o coś pyta, no to dorosły nie powie, nie wiem, idź spytaj kogoś innego. Tylko nawet jak zielonego pojęcia o czymś nie ma, to będzie szyć odpowiedź, która z rzeczywistością może się rozmijać o lata świetlne. Ilka, czy ty tutaj chcesz coś dodać? Tak, chciałam się tutaj odnieść do tego, że właśnie to jest ważne, tak, żebyśmy my jako dorośli starali się być też autentyczni i wiarygodni, tak, i to, co ty powiedziałaś, że nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, tak? Nie znam się też na wszystkim i mam tą odwagę, że jak przychodzi do mnie moje dziecko z jakimkolwiek pytaniem, to ja mówię, słuchaj, no nie wiem, tak? Po prostu i nie tworzę czegoś, nie wiem, jakiejś, nie staram się być mądrzejsza niż jestem na temat na przykład, nie wiem, fizyki kwantowej, której praktycznie nie mam zielonego pojęcia, tylko mówię, słuchaj, ale okej, ale jeżeli cię to ciekawi, jeżeli cię to interesuje, to poszukajmy razem, zgłębmy ten temat razem, ewentualnie ja postaram się w jakiś tam sposób coś na ten temat dowiedzieć i ci to wytłumaczę, tak, albo razem poszukamy i tak samo to można odnieść do tematu, o którym my w tej chwili rozmawiamy, tak, że nie musimy gdzieś tam przez cały czas udawać, że wszystko wiemy, ponieważ też to niesie taki przekaz naszym dzieciakom, że one muszą być takie super, super idealne, tak? I nie mają prawa czegoś nie wiedzieć, ale no, nie wiedzieć też jest okej. Wiecie, o czym mówię, tak? Że żeby te dzieci też miały taką przestrzeń, że nie muszą być takie super idealne i wszystkiego wiedzieć, tylko że dobra, nie wiem, okej, dowiem się, tak? Tak samo tutaj w tym temacie. Trochę dodając z komentarzy, jakie otrzymujemy, bo też przypominam, w takim momencie, kiedy jesteśmy trochę na półmetku pewnie mniej więcej tego spotkania, więc jak przywędrowując do komentarzy, ja tutaj wszystkie osoby oglądające nas zachęcam do komentowania, może też zadawania pytań. Od Grety Pękawy mamy komentarz. Zawsze można spróbować zwrotu, kochanie, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale możemy razem poszukać. Ja bym od siebie dodała, tak mi trochę ta nasza rozmowa uruchomiła wspomnienie, że ja bardzo sama w dzieciństwie nie lubiłam się spotykać z takimi sytuacjami, kiedy dorośli mieli gdzieś moją ciekawość, to znaczy nie zwracali na nią uwagi albo uważali, że to jakaś fanaberia. Ja sobie zaczynałam, brałam zeszyt taki czysty, bez żadnej linii albo kratki i zaczynałam pisać książkę o dinozaurach i dorośli mieli takie, jakaś fanaberia tutaj dziecięca, daj sobie spokój, nie marnuj zeszytu. Myślę, że to też jest rzecz, żeby właśnie potrafić się przyznać do tego, że się, będąc dorosłą osobą, sama mi wszystkiego nie wie, ale równocześnie nie zrobić takiej krzywdy, jak utłukiwanie ciekawości, jaką ma dziecko, potrzeby wiedzy, potrzeby rozumienia tego, co się wokół dzieje, tego, co, jak działa ten świat wokół dziecka. Jeszcze z naszych komentarzy, tutaj Ewelina Kucharz nas pozdrawia
Pozdrawia konkretnie ministrę Annę Szymkowiak, studentka i mama, tak się wpisuje Welina Kucharz. Widzę też pozdrowienia wzajemne od Ani. Przed przejściem do jakiejś dalszej części naszej rozmowy widzę tutaj od Zuzi Sikorskiej-Lewandowskiej taką zachętę do was. Nie wstydźcie się mówić, wszyscy dobrze dodacie, więc myślę, że nie musicie się zastanawiać, czy macie coś do dodania tutaj dla nas ważnego. I widzę też jeszcze rundka, na zamknięcie rundki komentarzy, komentarz od Karola Staszewskiego, pozdrowienia z Domek, Krakowskie Centrum Różnorodności, słuchamy was i szyjemy patchworki pamięci. Tutaj jeszcze w takim momencie zatrzymania naszej rozmowy jeszcze przypomnę, zwrócę uwagę, bo tego Państwu właściwie nie powiedziałam na początku, więc właściwie to nie będzie nawet przypomnienie, tylko świeża informacja. Możecie Państwo tą książkę, wokół której się spotykamy, książkę Janek nie Janka, kupić w większości księgarni internetowych, więc dzisiaj możecie Państwo, jeśli jeszcze lektury, które macie przed sobą, jeśli jeszcze tej książki nie znacie, dzisiaj możecie nas tutaj posłuchać na zachętę, a po naszym spotkaniu zajrzeć do internetu, zajrzeć na strony księgarni internetowych i zdobyć egzemplarz książki Janek nie Janka, wydanej przez Opis Publishing dla siebie. Myślę sobie, tak wracając do naszej rozmowy, myślę sobie, że już całkiem sporo rzeczy udało nam się pozbierać. Jakoś trochę zarysować taką sytuację kontaktu z dzieckiem, nawet nie to, że kontaktu, bo tu nie chodzi o tą jedną rozmowę, tylko tak naprawdę o całe bycie z dzieckiem, tak? To nie chodzi tylko o porozmawianie o transpłciowości raz na zawsze, tylko o takie całe ułożenie tego, czym ma być relacja dziecko-dorosły. I tak sobie myślę, co do takiej relacji dziecko-dorosły wnosi otwartość także ze strony dorosłego i ciekawość po stronie dziecka w rozmawianiu o tematyce transpłciowości. Co to znaczy dla całej takiej relacji? Co to też znaczy dla wychowania, dla jakiegoś uporządkowania takiego świata, jaki się w głowie dziecka, w głowie młodej osoby formuje? Co to daje, poza zrozumieniem tego, czym jest transpłciowość? To może tym razem ja zacznę, żeby zrobić inny początek drugiej części. Ja bym w ogóle, przepraszam, ja bym w ogóle tutaj spojrzała na to trochę inaczej, że nie transpłciowość, ale ogólnie inność. Niech ta transpłciowość, jak nawet stanie się powodem do jakiegoś zadania pytania, do wprowadzenia jakby pewnej nowej jakości w relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, to niech to po prostu ta transpłciowość będzie pretekstem do spojrzenia na inność wszelkim rodzaju. Będzie łatwiej po prostu wtedy też spojrzeć na transpłciowość w kontekście, że wszyscy jesteśmy tacy sami, ale wszyscy jesteśmy niesamowicie różni. Nawet jeżeli jesteśmy jednojajowymi bliźniakami, to i tak jesteśmy różni, bo mamy, różnie się rozwijamy, różnie rośniemy. I nawet bliźniacy rodzeństwa też mają swoje cechy osobnicze, które po prostu je rozróżniają, więc wykorzystanie tego, bo ja bym zawsze po prostu jestem przeciwna, ja boję się po prostu robienia jakby szufladkowania pewnych rzeczy. Jak mówimy o transpłciowości w kontekście inności, to ona się nie staje jakby takim czymś, czego się należy bać, bo ta inność jest dookoła nas. Tej inności mamy bardzo dużo i to o tej inności trzeba mówić cały czas. I jak na to pytanie bym powiedziała tak, co wnosi, daje szansę, jak się nie pojawiła do tej pory inna, jakby innym z tematem dziecko po prostu nie przyszło, czy rodzic nie miał potrzeby, żeby tego tematu poruszyć,
to ta transpłciowość może być fajnym powodem, żeby zacząć po prostu z dzieckiem rozmawiać o inności, o różnorodności, o tym, że nie ma, że różnimy się na różne sposoby, w różny sposób, i wtedy powiedzenie, że ktoś, kto się urodził chłopakiem, jest dziewczyną, albo odwrotnie, albo ktoś, kto się urodził dziewczyną, właściwie jest sobą, żeby nie chcąc na przykład określić do końca swojej płci, to łatwiej będzie temu dziecku zrozumieć. Tak samo jak inność, bo ktoś się po prostu urodził bez ręki i jest po prostu bez ręki. Ma pewne ograniczenia, ale jest takim samym człowiekiem jak każdy inny. Ktoś przyjechał z Afryki, ma ciemną skórę. Dla dziecka 3-4-letniego to jest też duża inność, z którą musi się zmierzyć, jak do tej pory na przykład miał dookoła siebie same białe dzieci i przychodzi w nowym roku szkolnym do przedszkola i się pojawia czekoladka z fajnymi loczkami. I to jest znowu też inność, z którą po prostu takie dziecko przyjdzie i zada pytanie, więc ja po prostu nie chciałabym, żebyśmy próbowali tworzyć, że aha, to teraz rozmawiamy o tym i tylko o tym, nie, żeby zawsze starać się po prostu spojrzeć na to w szerszym kontekście, bo dzięki temu łatwiej po prostu jest przekonywać naszych rozmówców i osoby nas obserwujące i osoby komentujące to, że to jest tylko jeden z elementów naszego życia, bo ja cały czas do tego zmierzam, że transpłciowość mnie nie determinuje, ona jest jednym z elementów, który niesie jakby pewne określone potrzeby, ale to, czy ja jestem osobą trans, czy nie ma mieć wpływu na to, kim ja jestem. Ja mam być postrzegana jako ja, jako osoba, która jest taka, a nie inna. I ta inność powinna być po prostu normalnie akceptowalna, a nie podnoszona na każdym kroku. I dlatego zawsze taka okazja, tak jak z siostrą rozmawiałam, czy z tymi dzieciakami, czy na jakimś pikniku jakieś dzieciaki podchodzą i się pytają, to ja wtedy przewracam jakby to pytanie, nie? Tam nigdy właściwie nie pada te słowo transpłciowość, bo nie ma takiej potrzeby. Pada po prostu hasło inności, różnorodności, że my się jako ludzie różnimy, ale generalnie jak nie robimy sobie krzywdy, to możemy razem coś fajnego robić i to wszystko. Dzięki. Okej, okay, tutaj muszę przyznać, że Ania bardzo według mnie wyczerpała temat, więc jakby nie mam rzeczywiście jakby co dodać w tym kontekście. Nie wiem, czy Irka będziesz, czy Irka chcesz? Tak, ja tutaj parę słów dodam, aczkolwiek moje dziecko znowu mnie wybiło przez chwilę, przyniosło jakieś swoje dzieło. Tutaj chciałam się odnieść właśnie do tej różnorodności, że no wszyscy jesteśmy różni, tak? I całe szczęście, bo świat byłby czarno-biały albo czarno-szaro-biały, żebyśmy byli wszyscy tacy sami, byłoby mega nudno. I tak naprawdę też ta różnorodność już nawet niekoniecznie w kontekście transpłciowości, ale to też, bo w tym temacie się tutaj poruszamy, też jest takim zapalnikiem do rozwoju, do otwarcia umysłu, do myślenia, do poszukiwania, do otwarcia się na drugiego człowieka i bez oceniania, bez wartościowania, tak, że tak jak tutaj Ania powiedziała, że transpłciowość jej nie definiuje jako człowieka absolutnie, bo jest po prostu Anią, robi w życiu dobrą robotę, ma swoje pasje i tak samo z nami wszystkimi, tak? Więc to też myślę, że może powiem od siebie, tak jako mama. Mnie to, że mam dziecko transpłciowe, rozwinęło jako człowieka, tak? Ja zawsze miałam dość otwarty umysł, ale teraz to po prostu też no, odkrywałam w sobie jakieś takie zupełnie inne pokłady, tak? Zaczęłam się rozwijać też jako człowiek, więc to jest bardzo ważne, tak? I ta książka tak naprawdę wcale nie jest tylko dla dzieci. Wcale nie jest tylko dla dzieci, ona jest też dla dorosłych, jak nie może nawet i przede wszystkim dla dorosłych, właśnie po to, żebyśmy my dorośli
może odnaleźli gdzieś to dziecko, które czasami w nas siedzi uśpione i zaczęli bardziej patrzeć sercem, tak? Bez oceniania, bez wartościowania, bez jakichś takich mądrych terminologii i tutaj, tak jak żeśmy rozmawiali, tak? O, sorry, trochę się wzruszyłam. Nie, przepraszam, nie masz racji. Myślę, że to dzisiaj jest bardzo okej, zwłaszcza jak się dzielisz bardzo ważną swoją historią. Też a propos, trochę a propos tego, co mówisz, skoro tak też nam przypomniałaś, podnosząc tą książkę o tym powodzie, przyczynku naszego dzisiejszego spotkania, przypominam, rozmawiamy o książce i wokół książki Jana Kniejanka i tutaj komentarz odnoszący się do tej książki właśnie, komentarz od Lili. Sama się próbuje zabrać do powiedzenia młodszej, aż o 16 lat, siostrze o swojej transpłciowości. Myślę, że ta książka będzie całkiem dobrym punktem wyjścia. I jeszcze z komentarzy wypowiedź od Łukasza Kowalskiego. Pozdrowienia od świeżo upieczonego wujka, który chciałby mądrze mówić siostrzeńcowi o świecie. Myślę, że to dobrze, że mamy takie książki, bo możemy się w nie tak wyposażyć, zrobić z nich pewien użytek, bo one przecież wychodzą po coś. I oczywiście wszystkim tym osobom, które tej książki potrzebują, to też chcę tutaj życzyć tego, żeby przyniosła im to, co jest dla nich ważne, to czego oczekują od tej książki, czyli na przykład takie wsparcie w coming outcie przed młodszym, choćby i dużo młodszym rodzeństwem. Myślę sobie o tym, jak rozmawiamy o różnorodności, już nie tylko o takiej różnorodności w jednym aspekcie. Myślę sobie o tym, że w pewnym sensie tworzymy w pewnym sensie w tej sytuacji, kiedy dziecko ma zaspokojoną ciekawość, może zrozumieć, co się wokół niego dzieje, to też wtedy właśnie rodzi się przyszły dorosły, który będzie potrafił rozmawiać, będzie potrafił podejść do tematów, które może nie są łatwe, nie przestraszy się znaków zapytania, będzie tym dorosłym, któremu może też przyjdzie rozmawiać z dzieckiem o tematach wymagających jakiegoś zastanowienia przez chwilę. Bo to przecież kiedy rozmawiamy o takim odpowiadaniu na potrzebę dziecka, taką potrzebę rozumienia świata i o budowaniu otwartości przy tym, no to jest to też otwartość, którą po tym dziecku odziedziczy dorosły, który z tego dziecka wyrośnie. Zostawiłam nas może trochę w zawieszeniu bez pytania. To może jeszcze z komentarzy, wrócę jeszcze do komentarzy. Greta tutaj pisze jeszcze, że tak, tylko cecha, czyli transpłciowość, jedna z wielu, tak jak kolor włosów, sposób chodzenia to, i to, czy wolę chipsy paprytowe, czy cebultowe. W ślad za tym komentarzem Ewelina Puchasz. Każdy jest wyjątkowy. Powinno liczyć się tylko bycie człowiekiem, tolerancja. I wreszcie jeszcze All Kids Publishing, czyli profil wydawnictwa, któremu zawdzięczamy polskie wydanie książki Jana Kniejanka. Zgadzamy się z Ilką, też się zgadzamy z Ilką. Myślę sobie jeszcze właśnie o tej różnorodności i o tym, o co już trochę zaczęłam, czyli o tym, jaki dorosły wyrasta z takiego dziecka, które może zrozumieć świat wokół niego, może dostrzec tą różnorodność. To jest chyba trochę o całym takim klimacie społecznym, tak? Bo z dzieci, z otwartych, rozumiejących dzieci wyrasta całe otwarte, rozumiejące społeczeństwo, więc też takie książki jak ta, to nie jest tylko coś, co zmienia rzeczywistość jakiegoś dziecka, ale
rzeczywistość nas wszystkich, rzeczywistość społeczną, w jakiej żyjemy. Trochę a propos tego, co ty, Ania, mówiłaś, że o tym, jak ważna jest taka książka w takiej rzeczywistości trudnej, jaką mamy. Jak myślicie właśnie, co tutaj taka książka może zdziałać? Jak ona może zaprocentować? Czyli jak dobrze rozumiem, jaki dorosły wyrośnie po przeczytaniu książki. Tak, okej, okay, więc właśnie ja mam nadzieję, że wtedy wyrośnie człowiek, który właśnie będzie miał dobre podstawy do tego, żeby już później zacząć poznawać te takie mocniejsze terminy, o ile oczywiście taka osoba będzie w ogóle miała żeby poznawać kolejne terminy kiedyś, ale przede wszystkim dla mnie tak widzę, że osoba, która potem już będzie dorosła, że będzie o wiele lepiej przyjmowała właśnie wszelką możliwą różnorodność, ponieważ będzie zawsze widziała osobę jako osobę, a nie osobę przez pryzmat właśnie takich różnych rzeczy jak właśnie kolor skóry, wyznanie, czy też właśnie tożsamość płciowa, czy w ogóle wygląd, prawda? Żebyśmy zawsze jednak odbierali osobę taka, jaka osoba jest. I myślę, że to będzie dobrą, przynajmniej mam nadzieję, że to będzie dobrą podstawą, no bo jednak nie oszukujmy się, to na co, to jak wyrasta się na dorosłego, to jest tak dużo czynników wszelkich i różnych, ale zawsze jest to jakaś dobra podstawa i może ktoś kiedyś sobie przypomni, że za dzieciaka czytałem taką książkę, gdzie było coś takiego, bo ja sam też mam coś takiego, że jak coś było za dzieciaka, no to ja mam takie delikatne po prostu jakieś wspominki i coś niby pamiętam, coś ten, potem się zaczyna tego szukać i może się okazać, że właśnie ta książka, która nam została w pamięci, może dotykać właśnie tematu transpłciowości, który my teraz obecnie nagle będziemy rozumieli inaczej, bo będziemy na przykład poznawali więcej osób, więcej się dowiadywali o tym temacie, czy no chociażby słyszeli jednak o tym temacie z mediów i wtedy zrozumieli, że zaraz, oni mówią w mediach o tym, to ja miałem w książkę w szkole i w sumie jakby to nie było nic złego, to mam nadzieję, że jednak w przyszłości raczej te rzeczy przedstawiane w mediach już nie będą takie jak obecnie, oczywiście, ale jednak mam nadzieję, że to będzie jakąkolwiek dobrą podstawą no, do kolejnych rzeczy. Tutaj też było dobrze powiedziane, że to będzie też fajna podstawa, żeby nie rozmawiać tylko o transpłciowości, ale również właśnie o takich różnicach jak kolor skóry czy właśnie wyznanie. Dobra, to teraz ja, a potem Irka. Się tak trochę zarządzę. Ja tak trochę jak usłyszałam to pytanie, to taki trochę poczułam opór. Mówię, nie róbmy tego. Dla mnie ta książka jest czymś fajnym tu i teraz, która ma zrobić pewną fajną robotę w konkretnej sytuacji, ma być po prostu pod ręką w atrakcyjnej formie, ale ja bym nie szukała nawet jakby takiego sposobu rozwiązania, że przeczytanie tej książki zrobi kogoś innego z nas. To ma być takim fajnym jakby elementem, który po prostu coś w danym momencie nam pomoże, ale to ma być tylko jakby sygnał. I tutaj akurat to, o czym Grzesiek mówił, że skoro usłyszę coś idiotycznego, a tutaj sobie przeczytam, przypomnę, że coś takiego widziałem, to będę mógł się z tym skonfrontować i zreflektować, to tak, jak najbardziej. Natomiast trochę się boję, jak słyszę, że coś, przeczytanie czegoś ma kogoś z czegoś, coś po prostu zmienić, zrobić albo tak dalej, nie? Po prostu my mamy jako ludzie, mamy po prostu być otwarci na tą inność, na różnorodność, a to jest tylko narzędziem, które nam w danej konkretnej sytuacji może fajnie pomóc. Ja bym chciał, znaczy, ale to oczywiście się jakby podpisuję ja pod tymi słowami, to jest jakby taka moja opinia i moje spojrzenie na tą książeczkę i na tego typu publikacje, jak się pojawiają, że fajne narzędzie, fajna rzecz, która po prostu pozwala ruszyć pewne procesy, zwrócić uwagę na pewne procesy, nawet przejść jakby, przychodzi po prostu syn, córka, pyta, mam to na półce, słuchaj, spojrzymy sobie, przeczytamy, jak się z tym czujesz, jak na to odbierasz,
jakie masz jeszcze pytania i lecimy dalej. I temat po prostu dzieje się jakby sam, może to być po prostu jakby element zapoczątkowania pewnych procesów, zwrócenia uwagi na pewien proces, ale ja bym nie chciała wręcz oczekiwać, że przeczytanie takiej jednej książeczki zmieni kogoś po prostu, bo byśmy za dużo oczekiwali. Tak ja to odbieram, nie? Że po prostu nie róbmy, nie chciałabym z niej robić po prostu narzędzia cudownego, bo takich narzędzi nie ma, bo to po prostu człowiek musi chcieć coś w tym fajnego zobaczyć. Jak nie będzie takiego obciążenia, no wyobraźmy sobie, że ktoś po prostu nie zrozumie, co to przekazuje, no to co powiemy, nie zrozumie, co czyta, a tak jak nie robimy z tego jakby takiego, nie mamy takiego oczekiwania, no to po prostu akurat to narzędzie nie trafiło, co nie znaczy, że za chwilę jakieś inne nie trafi. Może akurat ten przekaz komuś nie pasował, ale i tak go gdzieś tam w mózgu mu coś otworzy, że następna okazja, żeby się z tym tematem zmierzyć, już go w jakiś sposób otworzy na to, żeby to się zadziało. Nie wiem, czy dosyć jasno mówię, bo już jest taka godzina, że już mi się nieraz moje myśli plączą, ale ja jestem generalnie, jakby zamykając tą moją wypowiedź tak skrótowo w jednym zdaniu, jestem zwolenniczką nieprzypisywania jakichś konkretnych ról konkretnym jakimś przedmiotom, że coś mają zrobić, coś mają zmienić. One mają być ewentualnie impulsem, one mają być jakimś elementem pomocowym, ale to się musi w nas zadziać i my musimy być otwarci, musimy chcieć coś po prostu, żeby w nas się zadziało, bo żadna książka z tego ani żadna inna rzecz z tego za nas po prostu nie zrobi. Okej, dzięki. Ania, już tak wyczerpałaś mega temat, że w zasadzie, no co chciałam dodać, tak, to prawda, chciałam dodać, że ta książeczka może być takim elementem w tym procesie kształtowania nowego, fajnego, mądrego człowieka z otwartym umysłem na drugiego człowieka, na różnorodność jako taką, nie tylko w kontekście transpłciowości, ale to też oczywiście, tak, bo w tym temacie się poruszamy. Tak jak każda inna fajna, dobra książka dla dzieci, które też w jakiś sposób nas wychowują, tak? I nasze dzieci, i nas wychowały. To taki element w tym wszystkim. Ale też tak jak powiedziałam, to nie jest książka tylko dla dzieci. Dla dorosłych również jak najbardziej. Polecam. Dzięki. To my też od Anny Makówki trochę o tym właśnie rozmawiamy. Kiedy urodziła się nasza córka Nina, nie było na rynku bajek dla dzieci żydowskich poruszających tematykę, etc. Dlatego też my taką wydaliśmy. Dziecko potrzebuje przestrzeni, żeby mieć wzorce i się utożsamiać z daną postacią, tematyką. Bardzo się cieszę, że ta książka jest dostępna w Polsce, kupimy na 100%. Ja tutaj, Ania, jak ty zaczynałaś swoją wypowiedź w pierwszych zdaniach, to tak jak ty miałaś trochę bunt w stosunku do tego, co ja powiedziałam, to ja miałam taki bunt w stosunku do tego, co ty mówiłaś, ale też słuchając siebie, to stwierdziłam, że okej, w sumie się zgadzam, może trochę inaczej to powiedziałyśmy, ale tak naprawdę bardzo się, jednak wydaje mi się, że zbliżyłyśmy do siebie w tych wypowiedziach i też to, co Anna Makówka pisze, no to też myślę jest ważne, to żeby taki świat książkowy odzwierciedlał jakąś różnorodność, jaką wokół siebie mamy. Ja tutaj mam trochę takie własne wspomnienie. Jak sobie siedzimy, to przypomniała mi się książka z dzieciństwa, której z tytułu nie wymienię, a nie dlatego, że nie pamiętam, tylko wyjaśnię zaraz dlaczego. Książka, którą przeczytałam bodajże w drugiej klasie podstawówki i wspominałam ją dobrze. Pamiętałam, że było tam dużo akcji, była ciekawa, były bardzo ładne rysunki i po latach postanowiłam do niej wrócić. Tak pamiętałam, że była to trudna książka, że tam już mając trochę inną perspektywę, potrafiłam sobie przefiltrować to, co z tej książki pamiętałam.
nie mając ją jej przed sobą. Pamiętałam, że było w tej książce dużo uprzedzeń, pamiętałam, że bohaterom działo się dużo złych rzeczy, ale stwierdziłam, okej, no jest to jedna z tych książek, do których chcę wrócić. I wróciłam, otworzyłam tą książkę. Wytrzymałam jedną stronę, a na tej jednej stronie połowę strony stanowiła ilustracja początkowa. No, bo też była to książka dla dzieci, więc czcionka była dosyć dużego rozmiaru. I wytrzymałam jedną stronę. Okazało się, że ta książka mnie przerosła. Taka książka, która pokazywała świat, który był straszny tak naprawdę. Dlatego nie chcę tego tytułu tej książki wymieniać, żeby jakiejkolwiek reklamy nie robić. Natomiast tutaj mamy książkę trochę, nie chcę powiedzieć, że w prostej do opozycji do takiego opisywania świata, ale jednak chyba trochę tak, bo jednak pokazującą świat w innych barwach. I tak myślę sobie, jeszcze wracając do Janek nie Janka, tej książki, od której dzisiaj wychodzimy, co jeszcze w tej książce widzicie? Co ona wam, że tak powiem, trochę kolokwialnie robi? Ten świat przedstawiony, w jaki nie widzicie? Gdzie, w którym miejscu się uśmiechacie, przewracając strony tej książki? Ja jeszcze tutaj dosłownie na jedno zdanie wrócę do poprzedniego pytania, też w nawiązaniu do tego, co teraz, Emilia, mówiłaś. Mi chodziło bardziej o to, i tutaj się zgadzam, że się zbliżyłyśmy, żebyśmy zbyt dużej roli nie przywiązywali do tego typu publikacji, żeby ktoś sobie po prostu nie wyobraził, że dostanie jakiś pakiet i to go po prostu niesamowicie zmieni. Bo tu, tak jak pisze Ania Makówka, z tym się bardzo zgadzam, że w kontekście na przykład dzieciaków taki wzorzec literacki, do którego można się fajnie odnieść, to jest po prostu jakby się w jakiś sposób przyrównać, no to jest super, nie? I to pod tym kątem jak najbardziej. Ja na przykład mam taką własną też ulubioną lekturę z dzieciństwa, jako jeszcze wtedy nie poznanianka, ale osoba, która Poznań od dziecka uwielbiała, to oczywiście Jerzycjada i Małgorzata Musierowicz, no to ja po prostu się zaczytywałam w tym i potrafię sobie wyobrazić, że niesamowicie na pewno dzisiaj bym wróciła, gdyby jedna z części Jerzycjady była poświęcona albo wystąpiła w niej jakakolwiek postać transpłciowa. I to by było dla mnie jako wtedy nastolatki, w sumie nastolatka, niesamowite przeżycie przeczytać o takiej sytuacji i wrócić do niej. To na pewno by zmieniło i pozwoliło spojrzeć, jakby się rozwijać inaczej, więc ja tutaj tego nie bagatelizuję. Natomiast chciałabym po prostu, żebyśmy my nie starali się zbyt wielu jakby przywiązywać uwag, żeby bardziej się jednak skupić na tym budowaniu relacji. A jeżeli chodzi o same jakby już to pytanie, jak już jestem przy głosie, to odpowiem, ona jest cała, ona po prostu budzi uśmiech. To jest po prostu książka, którą się bierze, jak ja ją wyjęłam dzisiaj, bo dzisiaj ją dostałam, wyjęłam ją z koperty, to po prostu się uśmiechnęłam i tak się śmiałam, przewracając wszystkie strony do końca. Przeczytałam ją właściwie od razu, mimo że już treść znałam z wersji elektronicznej. No i po prostu ona jest dla przedstawienia trudnego tematu, bo mówimy o trudnym temacie, o jednym, jeżeli kwestia wykluczenia, to niestety mówimy o jednym z najtrudniejszych aspektów wykluczenia. Ona pokazuje to tak pozytywnie, to jest po prostu coś, czego mi brakowało, bo ja się staram zawsze o problemach, o różnych sytuacjach, z którymi się borykam i oczywiście o transpłciowości. Pamiętam, kiedyś ktoś mnie nieźle zjechał, jak ja ośmieliłam się powiedzieć, że jestem dumna z tego, że jestem osobą trans. Jak można być dumną z tego, że się jest osobą trans? Przecież to jest tylko martyrologia i nie masz prawa być, nie masz prawa być z tego zadowolona, a już broń Boże tak mówić, nie? A ta książeczka mi właśnie pokazuje. Świetna, fajna, nie chcę powiedzieć zabawa, bo to nie jest zabawa, ale jak uda nam się spojrzeć na pryzmat
na transpłciowość przez pryzmat zabawy, przez pryzmat takich prostych, fajnych rozwiązań i tych wielkich, dużych oczu, które tutaj patrzą w tym jakby kulminacyjnym momencie tej książeczki, no to kurczę, Felek, to jest to, co ona mi robi. Ona mi robi po prostu fajny, miły dzień i zupełnie inne spojrzenie na transpłciowość. Dzięki. Dla mnie takim ważnym jakby momentem było właściwie zakończenie, ponieważ też mi się przypomniała moja siostra, która również od razu zaczęła używać, bo tam pod koniec jest już użyte pierwsze zdanie z początku, ale już w tym, bodajże pierwsze zdanie. No na pewno jest tam już użyte imię Janek oraz jest już powiedziane brat, nie siostra. I to mi przypomniało też moją siostrę, która była też moją największą sojuszniczką, jeżeli chodzi o wyautowanie się, ujawnienie się w rodzinie, ponieważ moja siostra nie dość, że zrozumiała ten temat bardzo szybko, to jako pierwsza poprawiała wszystkich, kiedy tylko się pomylili w odmianie czasownika, gdzie ja chciałem dać rodzicom przestrzeń, żeby okej, trochę się pomylcie na początku, bo po prostu tak czasem bywa, prawda? Natomiast moja siostra, jak tylko rozmawiałem tam z mamą, tatą przez telefon, to ja słyszałem siostrę w oddali, która ich poprawiała. I poprawiała im wszystkie te imiona, odmiany czasowników i ja słyszałem po prostu, jak ona krzyczy z drugiego pokoju i kiedy rodzice tylko się pomylili. Więc tutaj moja siostra była moją największą taką właśnie sojuszniczką, no i to zakończenie mi też bardzo mocno o tym przypomniało. Również i moja siostra też bardzo zrozumiała dobrze i szybko, kiedy jej powiedziałem, żeby mnie nie ujawniała, bo chodzi do tej samej szkoły, do której ja chodziłem, gdzie właściwie to no, nauczyciele kojarzą po prostu całą naszą rodzinę. No i powiedziałem siostrze, żeby nie ujawniała mnie, dopóki sam nie będę chciał się ujawnić, więc również to zrozumiała. Nie byłem żadną sensacją dla niej, żeby się chwalić po znajomych i po całej szkole, tylko właśnie uznała, że okej, no po prostu ma dwóch braci i nie musi tego tłumaczyć, bo tam mamy jeszcze brata jednego po prostu, więc nie musi się tłumaczyć z tego, tylko tak jakby to no, nie używa w ogóle słowa transpłciowość, tylko po prostu mówi, że ma brata jednego i brata drugiego i tyle, więc tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, że dzieci też bardzo dobrze rozumieją, jak się im powie takie rzeczy, żeby no nie ujawniać swojego brata, swojej siostry, kiedy tego po prostu nie chcą. Ja tylko dodam, Grzesiek, że w komentarzach Greta nominuje twoją siostrę do tytułu siostry roku. Ilka, czy ty jeszcze chciałabyś coś tutaj dodać? Albo Franki, bo w ogóle Franki, nie chcę cię stresować, ale tego, jak zilustrowałaś wypowiedź Ani, szapoba, bardzo gratuluję. Myślę, że powoli będziemy się zbliżać jakoś do końca naszego spotkania. Ja tutaj jeszcze na pewno jeden komentarz chcę przytoczyć. Renata jeszcze tutaj też pisze o swojej sytuacji i swoim zapotrzebowaniu na tą książkę, o której rozmawiamy. Witam serdecznie, mam nadzieję, że ta książka pomoże mojej 10-letniej córce zrozumieć jej transpłciowego 16-letniego brata. Ona ma mnóstwo pytań i dużo wątpliwości, ale dla nas rodziców ważne jest, że pyta i możemy z nią rozmawiać. Dziękuję i pozdrawiam. Trochę jest to historia, trochę taka, o jakiej ty też, Grzesiek, mówisz, więc myślę też, że będzie miała dalszy szczęśliwy bieg. Jeszcze pisze do nas wydawnictwo Oldies Publishing, czyli wydawca książki Janek Niejanka, to my na podsumowanie chcielibyśmy podzielić się cytatem z Lema. Wczorajsza niezwykłość staje się dzisiejszym banałem, a dzisiejsza skrajność jutrzejszą normą.
Ja natomiast zanim wam jeszcze oddam głos, tak na koniec, nie chcę mieć ostatniego słowa dzisiaj, bo to wy przede wszystkim jesteście osobami ważnymi na tym spotkaniu. Natomiast jedną anegdotkę z życia muszę przytoczyć, bo mi się ciśnie. Mianowicie kiedy mieszkałam na przykład w innej okolicy Warszawy, w sąsiedztwie miałam dzieciaka, trudno mi powiedzieć, bo nie potrafię szacować wieku dzieci, może 8 lat, może 10, nazwijmy go Jankiem. Janek był niezłym łobuzem, był też, można powiedzieć, śmiało szefem gangu. Kiedyś Janka poczęstowałam czekoladą, co skończyło się tym, że Janek przeprowadzał ze swoim gangiem wielkie operacje wiszenia na mnie do czasu, aż dałam czekoladę. No i były to też czasy, kiedy miałam brodę, równocześnie będąc już sobie Emilią, używając żeńskich zaimków, nosząc pomalowane paznokcie. No i dla Janka było to pewnym powodem zastanowienia. I tak oprócz tego, że latał i wisiał na mnie, dopóki mu nie dałam czekolady, to jeszcze ścigał mnie i nie dawał spokoju, stwierdzając, ty jesteś dziewczyną czy chłopakiem, bo masz brodę, to ty jesteś dziewczyną czy chłopakiem. No jak mówiłam Jankowi, że jestem dziewczyną, no to Janek stwierdzał, ale ty masz brodę, to nie, to ty jesteś facetem, to ty jesteś chłopakiem. Już któregoś razu się już trochę wdurzyłam. Wprawdzie Janek szczerze mnie przy tym bawił, nie to, żeby jakoś bardzo irytował, natomiast już trochę stwierdziłam, że zabiję mu świata. No i któregoś razu, jak Janek przyleciał do mnie kolejny raz z tekstem, masz brodę, jesteś facetem, to postanowiłam Janka zgasić, mówiąc, Janku, ale ty nie masz brody. Jak to? Janek bardzo się nad tym zastanowił, zatrzymał. Z tekstem, że jestem facetem, już do mnie nigdy więcej nie wrócił. A poza tym, pomimo tego, że trochę się za mną nalatał z tymi pytaniami, to był jednak fantastycznym dzieckiem, wyrastającym w bardzo też otwartym tym otoczeniu. Myślę też, że dawno Janka nie spotkałam, natomiast myślę, że jest dzisiaj bardzo otwartym człowiekiem. To jest jakaś moja anegdota o tym, jak można z dziećmi rozmawiać o transpłciowości. Ponieważ zbliżamy się do końca, to jeszcze chcę wam dać możliwość zwrócenia uwagi, poruszenia jakichś tematów, które może nam do tej pory umknęły, o które może ja nie pytałam, jako prowadząca to nasze dzisiejsze spotkanie. Czy jest coś, co wy chcecie tak od siebie jeszcze dodać, wnieść do tego naszego dzisiejszego spotkania wokół książki Janek, nie Janka? To może ja zacznę. Ja jeszcze chcę bardzo mocno podkreślić, chociaż to już dzisiaj wielokrotnie padło, rozmawiamy o książce, naprawdę fajnej książce o relacjach z dzieckiem w kontekście transpłciowości i traktujmy dzieci bez względu na to, ile mają lat, czy mają lat dwa, czy półtora, czy roczek, czy pięć, czy siedem, jak równoprawnego partnera. Nie traktujmy go z góry, tylko chciejmy po prostu mu odpowiedzieć na to pytanie, tak jak w danym momencie czujemy, tak jak tutaj już padło dzisiaj, nie zbywajmy tego dziecka, miejmy świadomość, że nie musimy na wszystkie pytania znać odpowiedzi, ale nie zostawiajmy tego dziecka po prostu na zasadzie z góry, bo ja wiem lepiej, ty się nie znasz. Powiedzmy, że tu akurat w przypadku transpłciowości nie trzeba mieć kompletnie żadnej wiedzy. Wystarczy powiedzieć, a czy ci to coś robi? Rozmowa, zacząć po prostu rozmowę z tym dzieckiem i pokazać mu, wykorzystując jakby to, że jesteśmy po prostu starsi i większe doświadczenie mamy, żeby to dziecko samo doszło po prostu odpowiadając na swoje własne pytanie, że tak naprawdę to właściwie nie mamy o czym rozmawiać, że jest to coś, co po prostu trzeba przyjąć i jest okej. I do tego bym chciała zachęcić, jakby zostając w temacie dzisiejszego naszego spotkania, żebyśmy z dziećmi po prostu rozmawiali o odpowiednim jakby poziomie, bo to też trzeba zawsze o tym pamiętać, ale starając się jakby zawsze być na tym samym poziomie partnerstwa, a nie
ktoś nad kimś tutaj próbuje dominować. Ja tak robiłam z synem od początku, zawsze była u nas relacja partnerska i nigdy nie zawiodłam się i nigdy jakby mojego zaufania nie wykorzystał. I to jest coś, z czego jestem bardzo dumna i do tego wszystkich zachęcam. A to się po prostu budzi z relacji, z rozmowy i z zaufania. Dzięki. Dzięki za dzisiaj w ogóle, za to, że byliście i za naprawdę fajne spotkanie. Ja właściwie na zakończenie chciałbym powiedzieć, że właśnie jako dziecko może być bardzo dobrym sojusznikiem i pokazać też reszcie rodziny, że to wcale nie będzie takie złe, bo myślę, że moja siostra wpłynęła też po prostu na moich dziadków, babcie, więc swoim takim właśnie zachowaniem, że ona pierwsza to zaakceptowała i co, nie ma w tym nic dziwnego, więc tutaj chciałbym też takie podejście, że dziecko też może być tutaj sojusznikiem i też może troszeczkę pokazywać dorosłym, że można do tego podejść po prostu na porządku dziennym. Nie wiem, Irka, czy będziecie chcieli coś mówić, ale jakby co, to też również chciałem bardzo, bardzo podziękować za możliwość spotkania, za możliwość porozmawiania o tym wszystkim, za możliwość przeczytania tej książeczki i takiego przypomnienia sobie też za dzieciaka, jak się czytało książki dla dzieci i tak dalej, więc dziękuję bardzo. Ja również dziękuję serdecznie za spotkanie. Czy za możliwość wypowiedzi? Chcesz coś dodać? Nie? Tutaj wstydzę się. Okej. Okay. Polecam serdecznie wszystkim książeczkę. Oczywiście obie Franki polecamy. Głupio się czuję sama ze sobą. Tak. Sama patrząc na siebie. O to mi chodzi. Przestań. Dziękujemy za spotkanie i będziemy dalej nieść w świat, tak, tą informację, że transpłciowość jest okej, okay, że to nie jest nic dziwnego, nic nienormalnego i tyle. Dzięki. Do widzenia. Dzięki. Ja też Wam bardzo dziękuję za spotkanie. Tak tytułem przypomnienia nas już zupełnie inny koniec. Nasze spotkanie było poświęcone książce Janek nie Janka, książce dla dzieci mówiącej o transpłciowości, mówiącej o transpłciowym dziecku, o jego rodzinie. Jest to książka, którą w języku polskim mamy dzięki wydawnictwu Orchid Publishing. Zapraszam Państwa do księgarni internetowych. W większości księgarni internetowych Państwo książkę możecie znaleźć, a ja za dzisiejsze spotkanie dziękuję Grzegorzowi Żakowi, Ani Szymkowiak, Ilce Kulikowskiej oraz Franki. Państwu zaś życzę, oglądającym nas, Państwu życzę miłej lektury i mam nadzieję, że też udało nam się Państwa, tych z Was, którzy jeszcze nie czytaliście, nie czytałyście książki, zachęcić do tej lektury.